Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 40 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z obchodzonym dzisiaj Dniem Miłośników Książek. Już niedługo Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie powiększy swoje księgozbiory, zarówno te w postaci fizycznej, jak i cyfrowej. Wszystko za sprawą otrzymanego w ostatnich dniach dofinansowania. To jest dotacja, którą otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest prawie 40 tysięcy złotych. Wykorzystamy ją na zakup nowości wydawniczych, zarówno tradycyjnej książki, jak i audiobooków. Skoro dotacja przekazana została w okolicach obchodzonego dzisiaj Dnia Miłośników Książek, to jest to dobre wyjście do podjęcia tematu czytelnictwa w naszym regionie. U nas jest bardzo dużo czytelników, szczególnie w te letnie miesiące. Jest więcej niż w ciągu całego roku. W samym lipcu odwiedziło już nas ponad 3 tysiące osób. W sierpniu myślę, że będzie podobnie, bo wczoraj sprawdzałem i było tam prawie 1000 osób, które już nas odwiedziły do wczoraj. Także my nie możemy narzekać na spadek czytelnictwa. Odbiliśmy się już właściwie po pandemicznym okresie i tych czytelników mamy coraz więcej. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ w zbiorach biblioteki znaleźć można wiele pozycji i każdy czytelnik bez problemu znajdzie tu coś dla siebie. Zapytaliśmy naszych rozmówców, czytanie jakiej literatury sprawia im najwięcej przyjemności oraz co daje im czytanie. Odskocznia od rzeczywistości. Czyli można przeżyć coś innego jeszcze sobie w książce? Można też, można. Romanse, kiedyś czytałam kryminały, a teraz takie już raczej przyrodnicze. Ja przede wszystkim lubię książki polskich autorów, ponieważ uważam, że to, co się dzieje w naszej rzeczywistości w Polsce, bardziej odzwierciedla to, co się też dzieje w naszym życiu. Przede wszystkim lubię naszą autorkę polską z Gdańska, panią Witkiewicz, Magdalenę Witkiewicz. Rewelacyjne książki pisze. Można je czytać od mniej więcej nastolatków, chociaż podejrzewam, że to również i dzieci, do wieku bardzo późnego. Ja najwięcej czytam literatury faktu, reportaży, trochę kryminałów. Ale wolę, jeżeli się coś dzieje na faktach, tak, coś się gdzieś tam wydarzyło, czyli reportaże, literatura faktu, wywiady, i to bym bardzo chętnie polecał. Głównie kryminały. I w sumie to też stare. Literatura japońska. Zdarza się mi też nawet rosyjską czytać. Kontakt z dobrą książką z pewnością może poszerzyć horyzonty i zwiększa zasób słów. Jednak zdarzają się również sytuacje, gdy lektura potrafi wciągnąć za bardzo. Książka, która odmieniła moje życie, nie wiem, czy jest taka książka, natomiast jedna mi zapadła w pamięci. Tutaj w bibliotece już opowiadałam o niej zarówno pracownikom, jak i jednej z czytelniczek. To jest książka pani Ringa Słojewskiej, którą czytałam będąc na zakupach, czekając na autobus, i tak się zaczytałam, że spóźniłam się na ten autobus, a kolejny był za 2 godziny. Niektórzy nasi rozmówcy mówili otwarcie, że czytanie to aktywność, z której zrezygnowali. Ostatnio to w ogóle zachwycam się naturą, książek nie czytam, ale zwykle interesuje mnie tematyka ezoteryczna akurat. No, przygodowe to kiedyś czytałam. To bajki, bo tu jest kawaler na razie. Czyli czytanie bardziej jako dla następnego pokolenia pani tutaj daje. Tak, niestety, a dla siebie to chwilowo nie mam czasu. A co w ogóle pani sądzi o samym procesie czytania? To jest fajna, pożyteczna rzecz, czy raczej coś już, co odchodzi do lamusa? No, odchodzi do lamusa, ale jednak młode pokolenie powinno czytać też, a nie tylko laptop i komórka, nie? Skoro mowa o młodszym pokoleniu, to udało nam się porozmawiać z Kubą, który nie jest fanem książek, za to czyta coś innego. Czytam komiksy, ogólnie to z serii Marvela. Interesuję się tym, ponieważ lubię takie science fiction, takie w tym stylu. No a pytanie, czemu właśnie, skoro komiks, to czy też czasami po książkę sięgniesz, czy nie bardzo? Nie, no jak lektura w szkole to sięgnę, ale tak to nie. Chociaż jak wiadomo, zawsze można wypracować nowe nawyki i z czasem komiksy, które są dobrym początkiem przygody z czytaniem, mogą zostać zastąpione przez książki. To właśnie popularyzacja czytelnictwa jest głównym powodem obchodzonego 9 sierpnia Dnia Miłośników Książek.